To dla mnie sprawa ogromnie bolesna, bo w tej kampanii wyborczej, która no, ostatnio przybrała taką postać, że pojawia się wiele kłamstw i oszczerstw, niestety, nie tylko pod moim adresem, nie tylko mnie dotyczących, ale także dotyczących moich najbliższych. Mnie to ogromnie boli. I powiem tak. Uważam za wstrętne to, co zrobił wczoraj redaktor Lis z panem redaktorem Karolakiem. Miało na celu poniżenie przede wszystkim mojej córki. Miało to być w sposób pośredni także uderzenie we mnie, ale to już jest zupełnie inna poboczna sprawa. Ja jestem politykiem. Natomiast przede wszystkim mojej córki, która nie jest politykiem, nie ma jeszcze skończonych 20 lat, bo skończy je dopiero pod koniec roku. Jest młodą dziewczyną na pierwszym roku studiów. Nie prowadziła nigdy profilu na Twitterze, o którym była mowa mało. Od długiego czasu, bo od lutego, co można prześledzić, pojawiały się na Twitterze informacje o tym, że jest to profil fałszywy, który został przez kogoś stworzony. Córka zresztą wystosowała w tej sprawie pismo do Twittera już wcześniej, że nie jest to profil prawdziwy. Ale ta informacja, co mocno chcę podkreślić, o tym, że ten profil jest fałszywy, że moja córka nie wpisuje tam żadnych tweetów, była powszechnie na Twitterze znana. Ludzie zainteresowani polityką, zainteresowani mną, o tym wiedzieli, bo wielokrotnie na ten temat pisano. I to nie od kilku dni, tylko od kilku miesięcy. I powiem, proszę Państwa, tak. Sytuacja, w której dziennikarz w programie uderza w dziecko moje, jest dla mnie rzeczywiście trudna do zniesienia. Jest mi ogromnie przykro z tego powodu. I powiem tak, proszę Państwa, ja nie pozwolę w ten sposób traktować mojej rodziny, nawet jeżeli jestem politykiem. Bo nawet rodzina polityka nie zasługuje na takie traktowanie i chyba każdy obywatel w naszym kraju to rozumie. Ja jestem w stanie przyjąć ataki na mnie, jestem w stanie przyjąć każdy atak, ale nie jestem w stanie przyjąć ataku na moją córkę, nie jestem w stanie przyjąć ataku na rodzinę mojej żony, czego tygodnik, na czele którego stoi pan Lis, już się dopuszczał w tej kampanii. Pan Karolak z panem Lisem zamieścili przeprosiny na Twitterze, ale chyba zapominają o tym, że wypowiedzieli to w programie telewizyjnym, który oglądało być może miliony Polaków. Ja nie wiem dokładnie, jaka była oglądalność. I przede wszystkim oczekuję jednego, a mianowicie tego, że jeżeli mają chociaż cień honoru, jeżeli chociaż w najmniejszym stopniu są mężczyznami uczciwymi, choćby w najmniejszym stopniu, to przeproszą moją córkę w telewizji w porze takiej samej oglądalności, jaka była wczoraj w trakcie tego programu. Powtarzam jeszcze raz, przeproszą moją córkę w telewizji w porze takiej samej oglądalności, jaka była wczoraj w czasie ich programu i zrobią to w najbliższym czasie. I sprostują kłamstwa, które wczoraj głosili i które, powtarzam, w sposób pośredni miały uderzyć także we mnie. Ja wielokrotnie prosiłem o uczciwą kampanię, ja wielokrotnie prosiłem o kampanię merytoryczną. Niestety wprowadza się teraz, zwłaszcza na ostatnim odcinku tej kampanii, metody, które są nieuczciwe, urągające wszelkiej przyzwoitości i liczę na to, że zareagują także na to władze telewizji, liczę na to, że zareaguje także na to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Bo w kraju, takim jak Polska, w którym mówi się o wolności, przepraszam bardzo, gdzie jest w takim razie wolność mojej rodziny, skoro można ją traktować w ten sposób? Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę, kolejne pytanie.